Witam. W tej części chciałbym zademonstrować, w jaki sposób można ustawić, zlokalizować instrument na przykładzie tachimetru robotycznego, jakim jest GT503. Instrument połączyłem, jest połączony. Tutaj widać, pojawiła się ikona połączenia, i w tym momencie przejdę do ustawienia i klasycznego nawiązania. W nawiązaniu oczywiście wybieram punkt, jest to najprostszy sposób zlokalizowania instrumentu. Niech będzie stanowisko czwarte. Mogę oczywiście podać wysokość instrumentu, na przykład 1,60, jeżeli rozstawiamy się nad jakimś punktem. I tak naprawdę bardzo istotna kwestia skali, ustawienia skali. Skala 1 i mam do wyboru albo nawiązać się na azymut mogę podać również ten azymut albo wybrać punkt do nawiązania na przykład poprzedni punkt poprzedniego stanowiska ja wybiorę azymut do tego nie będzie potrzeba żadnych dodatkowych współrzędnych natomiast współrzędne będą potrzebne do samego stanowiska więc przechodząc dalej magnetfield field informuje mnie o tym, że powinienem wprowadzić te współrzędne stanowiska Niech będą to współrzędne 0, 0, 0. Będzie to punkt kontrolny. Mogę to już na tym etapie zaznaczyć. Punkt został wprowadzony, i w tym momencie mogę dokonać pomiaru. Ja najpierw ustawię instrument. Mogę to zrobić klasycznie mogę to zrobić w jakimś kierunku za pośrednictwem właśnie strzałek. Mam instrument ustawiony. Mogę również włączyć opcję pomierz odległości. Instrument będzie również mierzył odległość i klikam opcję ustawienie. W tym momencie instrument wykonuje pomiar. Pyta się również czy zapisać punkt nawiązania. Zapiszemy punkt nawiązania. Otrzyma on pewien numer. Zasugerowany został numer 100. Jak widać współrzędnego tego punktu Będą się odnosiły do azymutu 0. Ja ustawiłem dodatkowo precyzję wyświetlania do czterech miejsc po przecinku, żeby pokazać w jaki sposób, szczególnie w późniejszym etapie, na jakim poziomie będą odchyłki. Akceptuję ten pomiar. No i jak widać, stanowisko o takiej takiej wysokości, punkt nawiązania 100, azymut, wszelkie dodatkowe informacje na temat kąta pomierzonego odległości jaki był tryb wprowadzony. Był to tryb bezustrowy i w tym momencie mam jeszcze tutaj informacje o wszystkich kwestiach związanych ze stanowiskiem. Mogę sobie zapisać taki rezultat mojego pomiaru jako na przykład stanowisko czwarte. I po takim wykonaniu obliczeń Mogę od razu przejść już do klasycznego pomiaru. Instrument mam zlokalizowany, na szkicu mam również pokazany kierunek i miejsce nawiązania. Kolejnym bardzo popularnym sposobem nawiązywania instrumentu jest opcja wcięcia. W opcji wcięcia na samym początku podajemy numer stanowiska, niech będzie to stanowisko piąte. I akceptujemy. Dodatkowo mamy możliwość podania również wysokości instrumentu, natomiast wysokość ta może być zdefiniowana na podstawie samego wcięcia. Tutaj warto zaznaczyć, jakie są opcje wcięć. W lewym górnym rogu pod opcją magneta mamy zakładkę Opcje, i w tym momencie Możemy wybrać, czy wcięcie ma być 2D, czyli tylko i wyłącznie w układzie współrzędnych XY, 2D plus H, będzie to wcięcie, w którym wyliczane będą współrzędne 2D, natomiast dodatkowo będzie dorzucana wysokość i 3D kombinowane. Oba te wcięcia, rodzaje tych wcięć różnią się metodą wyliczeń yy, współrzędnych. Dodatkowo możemy zaznaczyć, czy ma być wyliczana skala całego wcięcia. Dodatkowa opcja użycia wektora skali w obliczeniach. Dodatkowo możemy użyć domyślnych ustawień dokładności bądź zdefiniować własne, jeżeli odznaczymy trzecią opcję. W informacji o rezultatach wcięcia możemy wybrać albo informacje dotyczące kątów współrzędnych, bądź wszystkie. Po zaakceptowaniu danego wcięcia przechodzimy do pierwszego punktu nawiązania. Punkty możemy wybrać zarówno z listy. Ja wybiorę sobie tutaj punkt P1, który wcześniej został przeze mnie zamierzony. Wybieram, że punkt ma być użyty zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i w płaszczyźnie pionowej. Mogę wprowadzić wysokość punktu, ze względu na to, że celuję do punktu bezlustrowo, tej wysokości wprowadzać nie będę. I w tym momencie mogę przejść do pomiaru. Klasycznie mogę ustawić, czy pomiar ma być przeprowadzany w jednym, czy w dwóch położeniach lunety oraz jaka ma być tolerancja tego pomiaru. Więc ja zaznaczę w jednym położeniu lunety, mam tryb bezlustrowy i idę wycelować do punktu. Zamierzam w tym momencie pierwszy punkt. Ustawiłem dłuższy czas pomiaru, zapisuję i od razu prosi mnie magnetfield o pomiar kolejnego punktu. Tym razem będzie to punkt P2. Mógłbym go również wybrać z listy, z mapy. Wybieram punkt P2 i wycelowuję do punktu. Zamierzam ten punkt i akceptuję ten pomiar. W momencie, kiedy zamierzyłem już dwa punkty, pojawiły mi się pierwsze informacje na temat wyników takiego wcięcia. Mam tabelę podaną z punktami, pierwszy i drugi. Oraz informacje o odchyłkach HZ, V, SD na odległości. Również mam włączone odchyłki współrzędnych XYZ i resztę informacji na temat tego, jak przebiega wcięcie, jaki mamy cel oraz jakie zostały użyte współrzędne: czy został użyty kąt HZ, czy V. Oczywiście w tym momencie mogę wyłączyć jeden z tych wartości, czyli mógłbym wyłączyć z obliczeń współrzędną wysokością dla pierwszego punktu. Jak widać, odchylenie wyszło mi zupełnie inne. Natomiast mogę również dorzucić kolejny punkt. Ja teraz wejdę, dodam i wybiorę kolejny punkt. Natomiast żeby było łatwiej, posłużę się opcją tachimetru robotycznego. I każę, żeby instrument automatyczny mi skierował na punkt P3. Instrument mi się ustawił w kierunku punktu. Po docelowaniu do punktu. Mogę również wybrać, w jaki sposób ma być użyty ten punkt. I dokonać pomiaru punktu. Oraz zapis. W tym momencie w tabeli mam już trzy punkty. Jak widać, odchyłki wyszły na bardzo dobrym poziomie ze względu na to, że mam w opcjach wybrane estymację skali, żeby ją obliczał. Mam wyliczony współczynnik skali, on oczywiście w tym momencie nie jest brany w ogóle pod uwagę, przy tym, w jaki sposób to wcięcie zostanie zachowane. Mogę sporządzić raport z tego wcięcia. Ja już wcześniej przygotowałem kilka takich raportów dla porównania różnych kombinacji, różnych współrzędnych. Jak również mogę oczywiście powtórzyć jeden z punktów, dodać kolejny punkt i posłużę się właśnie opcją Dodaj kolejny punkt i wprowadzę reper. Reper mam na liście. Reper jest z wysokością 0, więc po jego pomiarze na pewno bardzo zmienią się współrzędne i odchyłki na wysokości. Po wycelowaniu na reper dokonuję pomiaru. Akceptuję. No i jak widać, ciężko jest w ogóle obliczyć tutaj, ze względu na to, że zarówno reper ma wprowadzone współrzędne 000, które nie odpowiadają, ponieważ takie współrzędne powinno otrzymać stanowisko, więc ja wyłączę ten reper, jeżeli chodzi o wartość poziomą współrzędne. I w tym momencie wróciłem do przeliczeń. Na bardzo dobrym poziomie są nadal odchyłki x, odchyłki y, również współczynnik skali jest bardzo bliski jedynce ze względu na to. Że wysokościowa odchyłka bardzo odbiega od oczekiwanej. Przeze mnie muszę wyłączyć te punkty, które wprowadzają błędy na wysokości. Moim reperem był reper 0, więc wszystkie punkty, które nie zgadzają się w tym układzie wysokościowym, wyłączam i w tym momencie udało mi się uzyskać wcięcie, które będzie dostosowane wysokościowo względem reperu 0. dodatkowo mogę zobaczyć wyniki na szkicu. Zobaczyć w jaki sposób jak jestem ustawiony względem punktów. Mogę zobaczyć w widoku normalnym. Ostatni punkt pomierzony. Przejdę do tabeli wyników z powrotem. Widzę, że odchyłki są na zadowalającym poziomie mógłbym oczywiście wyłączać również te punkty, które wprowadzają największe błędy. Jak widać, wyłączenie punktu P1 spowodowałoby zejście z odchyłkami poniżej pół milimetra. Mogę zmienić typ wcięcia na 3D kombinowane, 2D bądź tylko i wyłącznie 1D. Dopóki nie zapiszę tego wcięcia, mamy możliwość różnych, wyboru różnych opcji w tym wcięciu. Zapiszę rezultat tego wcięcia. Domyślnie powstaje raport z numerem stanowiska, datą i godziną. I po zaakceptowaniu wcięcia zostało one dodane. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, w jaki sposób ono przebiegało, możemy wejść w edycję, obserwacje i wszystkie rezultaty wszystkie pomiary są zapisane. W tabeli obserwacji, gdybyśmy chcieli zobaczyć jeszcze raz tabelę samego wcięcia z rezultatami, możemy wejść w edycję, dane obserwacyjne, to wszystko, co się pojawiało w wynikach na końcu wcięcia oraz jakie były założenia dokładnościowe. Możemy również zmienić nazwę stanowiska i wszystkie punkty kolejno, które były mierzone. Również znajdują się w tej tabeli. Istotne z punktu widzenia dokładności są również parametry dotyczące instrumentu. Wchodzimy w konfigurację, instrument i mamy możliwość wyboru zarówno temperatury, pomiaru ciśnienia, wilgotności. Na tej podstawie jest ustawiany parametr ppm oraz wyboru, czy ma być włączona kompensacja pozioma pionowa. Oczywiście zaleca się to. Gdybyśmy chcieli, możemy również wysłać te parametry do instrumentu w taki sposób, żeby pracując z instrumentem zostały one zachowane. Te dwa rodzaje nawiązywania instrumentu, czyli nawiązanie i wcięcie, są najczęściej wykorzystywane podczas e, prac terenowych. Oczywiście reszta tych opcji zostanie omówiona oddzielnie w innym odcinku. do usłyszenia.